Jo, siemandero, moi kochani, moi najkochańsi. Witam wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Jo. Ach, dawno nie było streamka, prawda? Kurde, może trochę już czasu minęło. Ale już jest dobrze. Chyba, tak? Tak dobrze, że od razu już mówię, informuję na samym starcie, że jutro nie będzie, niestety. Szukują urodzinki, trzeba iść. Nie można streamkować. A, co nowego w Overwatchu? Czy jest coś nowego w Overwatchu? Zacznijmy od tego, tak? Sklep, tak? Do czego nasz kruczek może się przyczepić? Zobaczymy, to by widzieliśmy, tak? Ostatnim razem. Nadłany skin, by the way. Tego się nie można przyczepić. Ten też. To mamy. Nic nowego. Ojoj. Kurczę, tyle czasu minęło od ostatniego streama i nic się nie zmieniło tutaj. Ciekawe. Overwatch League. Ktoś ogląda w ogóle Overwatch League? Kurczę, są jakieś drużyny nawet. Nie jest mało tych drużyn, aby nie patrzeć. Atlanta, Boston. Czekaj, czy to wszystko jest Ameryka? Atlanta, Boston. Nie, chyba nie. Dallas, Florida, dobra. Go on. Londyn Spitfire. Kto by się spodziewał po Brytyjczykach, nie? Jak będą mieli nazwę? Sekul. Czy Seul? Sekul. Widać, że ślepy. Seul, Shanghai. Vancouver. Vegas. Washington. Gdzie Polska? W ogóle mało, kurczę. Sama Ameryka. Albo Azja. Jakieś niedobitki i reszta. Czyli tak, z nowości w Overwatchu nic nie ma, jakby nie patrzeć. Czy ja mam napisane? Mam napisane 8-13 win rate. Na początku tego sezonu dokładnie mówiłem, tak? A zajebiście jest, nie ma spadków, wszystko jest dobrze, dobrze robią, tak mają trzymać chłopaki i tak dalej. I co? Jest połowa sezonu. Co prawda zagrałem tylko 27 meczy i nie jest dobrze, kochani. Win rate na minusie mamy. Tak nie powinno być. Boże, kiedy ja ostatnio streamowałem? W sobotę chyba, tak myślę. Możliwe? Byśmy musieli zobaczyć. Znaczy ja bym musiał zobaczyć. Oczywiście jest coś takiego jak channel na YouTubie, tak? YouTube Black Raven, gdzie możemy zobaczyć archiwum streamów. I ostatni streamek jest z 6. Dziś mam 9. Tak, sobota. Czyli wszystko się zgadza. Oj, sorki. Ponieważ sobota była impreza w VRChacie też, w niedzielę się umierało. Po sobocie. W ogóle było grubo. A w poniedziałek były małe problemy, więc nie mogłem. Przykra sprawa. W ogóle. Kim ja gram? Black Raven. Aha, dobra, atak, tak? Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, tak, tak. Na pierwszy rzut. Może się uda. Jeśli ktoś nie był w sobotę na imprezie w VRChacie, to bardzo niech żałuję. To bardzo współczuję, że nie był. Było naprawdę nieźle. Ludzie chyba do 6 siedzieli, albo nawet i jeszcze dłużej. Od 22.30. Kurczę, mamy. I co? Jest oczywiście lepiej niż normalnie. Od razu możesz iść do łóżeczka, tak? Tak, pamiętam. Zmień to. Kurczę, co pogadali. W ogóle dzisiaj miały być jakieś te sprawy organizacyjne, tak zwane.
Ponieważ jest kilka rzeczy, które bym chciał zrobić. O, zabiliśmy. Tylko nie wiem jak. Jeszcze kiedy, jak, gdzie i tak dalej, i tak dalej. Chyba dałem do Mercy Heala, tak. Ktoś mnie pod... Nie. Mam dużo gier, które chciałbym ugrać, to jest raz. Dwa, chciałbym w końcu zrobić dwa inne projekty. Boże, to szybko zajęliśmy tutaj, nieźle. Jeden projekt taki, że... Kiedy się uczyłem włoskiego na własną rękę? Nie umiałem może zbyt dużo. A ona mnie zjedzie. Jakoś może się dużo nie nauczyłem. No ale... Dzięki VRChatowi i tak dalej miałem motywację, żeby się uczyć włoskiego. Ale fajny język lubię. Tylko, że go porzuciłem. Znaczy po prostu jakoś tak nie było motywacji do nauki, tak? Jakoś tak człowiek miał inne rzeczy do roboty. Chociażby tutaj z tymi streamkami, tak? Miałem głowę zajętą. Nie miałem kiedy się uczyć. I dużo też zapominałem. Jest, kochany, ja nic nie pamiętam już. I to jest właśnie ten problem, że ja nic nie pamiętam z tego. I chciałbym się na streamkach pouczyć włoskiego. I chciałbym to zrobić na takie... Ała. Dzięki, Mercy. Trafiłem tam w końcu. Aha, dobra, dobra. Nieważne. I mam dwa sposoby, jak się uczyć tego włoskiego tutaj. Jeden sposób to jest oczywiście Duolingo, który chciałbym zrobić. Tak, takie streamy z nauki. Nie używałem jeszcze Duolingo, więc nie mam żadnego pojęcia, jak to wygląda. Haha, padła. A druga rzecz, chciałbym w końcu mój projekt, moją inicjatywkę dokończyć, ponieważ jakiś czas temu, jak się uczyłem włoskiego, zrobiłem sobie coś takiego, że chcę przejść to może za duże słowo, ale pograć tak troszeczkę porządnie w Skyrima po włosku. I każde słówko, którego nie znam, zapisywać do Memrise i się go uczyć, tak? Wtedy będzie przyjemne, spożyteczne, nauka poprzez zabawę i tak dalej. Tylko, że jak to Skyrim, trochę mnie mody pochłonęły. I bym musiał teraz mocno go zmodyfikować ponownie. Dobra, żyjemy. Ponieważ... No, Twitch jest mega bardzo restrykcyjną platformą, a jak każdy wie, Skyrim też posiada fajne mody. Might not really work. Więc nie zjechałem. Bym musiał usuwać te najrestrykcyjniejsze mody z Skyrima i może by się to udało? Że mam też dużo modów graficznych, które będą mi strasznie obciążać komputer. Wiecie, do 30 FPS-ów w sumie byśmy mogli to ogarnąć. I jeszcze bym musiał znaleźć sposób. Jest taki sposób, to jest... To wiem. Na... Ażeż ty. Płynne przechodzenie pomiędzy grą a przeglądarką. O, mam cię. Ponieważ... To by wyglądało bardzo, bardzo altabowania. Czy nie... O Jezu, nie trafię. Czy to było dobre? No, ult? No tak średnio bym powiedział, bo już nie utrzymamy tego. Dobra. Ponieważ będzie strasznie dużo tych słów, tak, których nie znam, szczególnie teraz po tej przerwie nauce. Więc... Altab do tłumaczy 10. Nie w tą stronę.
Moira dostała jakiegoś boosta w update'cie, czy co? Ona taka dobra? Cium! Aha, dobra, na pleckach. I zapisywanie też Memrise, tak? Aż w Memrise mam mnóstwo tych słów tam. Z 500 może? Tylko, i właśnie, i jak się tego ponownie nauczyć? Niby powinno być łatwiej, tak? No ale... Ula, ja spadam. Czy ja mam na pleckach kogoś? Tak. Nawet kulka mi nie dała tutaj nic. I tak, to jest... jeden projekt? Tak myślę. Drugi projekt to byłby z... Blenderka. Kurde mole, chciałem posiedzieć w Blenderku w końcu. Nie pamiętam już zbyt dużo w Blenderze, jak to się robi. Gdzie oni tutaj idą? Nie wiem, macie. Ale fajnie byłoby ponownie to zrobić. I tak jak już wtedy wspominałem, mam w planach... Kurczę, nie wiem czy Instagrama od razu. Ale coś na takiej zasadzie, żeby tworzyć arty. Czy te rendery z moją postacią? No jakieś takie ładne. Takie dopracowane, można powiedzieć. No, wygraliśmy ten rundę. I nie pójdzie postować, tak? Już na Instagramie. Fajnie by było. Tylko, że kompletnie nie pamiętam, jak się robiło cokolwiek w renderze. I niestety. Jedno jest coś, co muszę mega zrobić, czyli... Czyli... O, wzięli morrę. Mam moją postać. I te postacie, one są takie, że... jest dużo tam nieużywanych tekstur. Musiałbym je pokosować. I też niektóre tekstury są używane. Które nie mogę pokazać na Twitchu. I tutaj jest jeden wielki, ogromny problem. Ponieważ muszę trochę zmodyfikować te tekstury, które już mam na postaci. Także w razie czego, jakbym edytował, na przykład dodawał jakiś tam... przezroczystość na ciele, w puszkach, palcach. Substance scattering to się chyba nazywa? Albo nie? Kurczę, zapomniałem jak się to nazywa dokładnie. No, ale jest dużo tekstur dodatkowych. Żeby przez przypadek się nie pojawiła ta tekstura, która na Twitchu jest zakazana, tak? Ponieważ... będzie banicho. A tego my nie chcemy. A przynajmniej ja nie chcę, szczególnie teraz, kiedy już wyleciał towarzysz. Ej mordo, trzymaj się. Ale ogólnie to nie ma źle. Tak samo mam pełno projektów, żeby zrobić ciuszki do mojego awatara nowe. Oła, z tyłu. Kurczę, chciałem już rzucić nieśmiertelność, ale jakoś tak się zagadałem, zamyśliłem się. Ponieważ... i tu dochodzimy do trzeciego projektu. Czyli mam mnóstwo gier jeszcze, które specjalnie kupiłem, żeby pograć na streamkach. Ale streety. Dobra, to ma delay. Dobra, zmieniam tą postać, kompletnie się nie nadaje aktualnie. W sumie może Brigitte? No właśnie, mam parę gier. I do tych gier fajnie bym chciał zrobić nowe ciuszki, tak? Jak mam na przykład do górników, chociaż do tych górników fajnie byłoby sobie zmodyfikować lekko te ciuchy. Not gonna lie. Gdzie ty jesteś? Ponieważ do górników troszeczkę mam złe nieodpowiednie te ciuchy. Myślałem lekko na czymś innym, a wyszło coś innego i...
Te górniki w DRG wyglądają troszeczkę inaczej. Nie zrobiłem tego, ale co? Since they only painting meta as well. Co? Ja nie wiem, jaka jest meta w tym sezonie. Not gonna lie, ej bro. I chyba mam z 4 może ciuchy, czy 5 ciuchy do zrobienia. Spadł. I właśnie nie mam. To zabija na hita? Yo! Czy ja miałem jakieś mało żyćka, czy to mnie zabiło, czy co? Nie, no miałem 100% z hapsa. Ciekawe. I chciałbym sobie pograć te gry, tylko że właśnie kurczę, fajnie. Yo! Tylko fajnie też by było właśnie mieć ciuchy do tej gier nowej. A jak ja mam otwierać Blendera i Unity, to aż mnie szlak trafia. Szczególnie, że w Unity mam i do VTuberkowania rzeczy, i do VRChata rzeczy. Dałem uwu, a powinna być ara. Dobra, trzymaj się, trzymaj. Kurde, nie trafiłem go. Sorki. Zbambiniłem, mordeczko. Ja nie był ulta. Czy mi się opłacał używać tego ulta? Nie wiem. W ogóle, o tej godzinie. Halo. Dlaczego nie pracujemy, co? Jest godzina 14:42. Normalnie ludzie jeszcze pracują o tej porze. Yo! Odezwał się. Cicho, jestem VTuberką, okej? I mam jeszcze tego Undertale'a nieszczęsnego. Boże kochany. Dostał, starczy. Fajnie byłoby pograć tego Undertale'a, tylko się go strasznie mega ultra boję. Dobra. Czy ja ich teraz styguję, healuję? Tak by the way, ktoś... Nie, daję im jakąś tarczę teraz, ale okej, ale nie wiem, czy ich healuję, czy nie. W sumie... Brigittą strasznie dawno nie grałem. Kompletnie nie wiem, jak ona działa teraz po tych wszystkich update'ach. Ona była zajebista, jak ona wyszła. Miała dobrą tarczę, dobre ataki, wszystko miała dobre. Bez wipe'u. A teraz... Nawet jej tarcza nie stunuje, tylko odpycha, co jest kompletnym pomyleństwem. Ale przynajmniej... Mogę bić przez tarczę? Question? Jak to wyglądało troszeczkę, aby mógł. Yo, pokonaliśmy ich tutaj, w tym teamfajcie. Prum. Yo, mordeczki. Ja go tu tak zrobiłem teraz? Nie wiem. No właśnie, bo nie dopowiedziałem. Undertale. Po Helltakerze mam obawy do gier takiego typu. Ale my jedziemy tutaj. Z jednej strony chciałbym. I podejrzewam, że do momentu Sansa Megalowani by mi poszło nieźle. Natomiast później ten bitfight, jak on wygląda, to aż mi się nie chce. Ale on też padnie. Okej, okay, jeden za jednego. Sure. XD. Tak, XD. W ogóle tam jest... Aha. Fuck? Chociaż niby nie muszę tego robić na jednym posiedzeniu, tak? Więc kto wie. Ej, w sumie szłoby. Ja kompletnie nie mam pojęcia, o co chodzi też w Undertale'u. Jezu kochany. To byśmy się dowiedzieli. Spadaj. Nie ma. Dobra, no i skończył się freeze. Ja umieram. Nie wiedziałem kompletnie, co mam teraz zrobić tutaj.
I mam też Valkyria Chronai. Tylko, że to bym musiał mieć jakiś wojskowy strój. Mam też kilka takich gierek chilloutowych. Chciałbym też pograć w... Umarła. No Man's Sky na przykład? Question? To byłoby też bardzo fajne chilloutowe, jakby nie patrzeć, jak sobie polatać, poeksplorować, pozwiedzać, pouczyć, może te questy w końcu wykonać wszystkie. Zrobić farmę chloru. Jak od początku pograć to. To myślę, że to chyba w najbliższych dniach nawet uskutecznie. Ponieważ coś mi tak kusi, to będzie chilloutowe. W ogóle chciałem pograć w... W Minecrafta też? Boże, może Minecraft by mi dał widzów, co? Question. No, Jezu, chciałem ulta, on użył ulta. Nie gorzej. I może w Kerbale. Kerbale mnie kuszą, żeby pograć. Kerbale byłby dobre. Tak wdupić się z Mechjebem w karierę. No. Przeskoczyłem go, Boże. Ej, fajnie, że my go nie potrafimy zjechać. Dobra, uciekł. Dobra, nie ma źle. Chyba to wygramy, mam taką nadzieję. Byłoby słodko. No a co tam, Reinhardt? Fara. Dobrze zrobiłaś farę. Ja dostałem ultem od Moiry. Dokowanie w Kerbalach. Let's go przez 6 godzin. O, wygraliśmy. Nice. Nareszcie. Dobra, 9 wygranko. Przecież ja tutaj zrobiłem mało. Nie będę tego kłamał. Ja to bardziej byłem rozgadany niż ograny. Pam. Na razie 2. Pa. Yo. Osiągnęliśmy karnet bojowy. Super. Nie, dobra. Oszukali mnie trochę. Myślałem, że to tam ledwo dojdzie, a tu... W ogóle jest 35 dni do końca rywalizacji. To jest w ogóle poziom golda, to jest chore. Troszeczkę pogramy w tą. Później słyszałem coś od pana Avexa, że ma jakieś niby awanse do zrobienia w takich fajnych grach jak Deep Rock Galactic. A więc myślę, że będziemy dobrymi kolegami i pomożemy panu. W sumie bym sobie pograł taką divą tutaj. Mogę? To jest Ilios, to jest atak. Więc why not? Będziemy dobrymi kolegami i pomożemy panu Avexowi w zrobieniu awansu na pana Kopacza. Szczególnie, że chyba też mam jakieś postacie, które musiałbym letko dobić levele, żeby zdobyć awans. By the way. Game on! Chociaż też nie wiem, ile będzie stream gdzieś trwał, tak? Chciałbym troszeczkę postreamować, ale szczerze powiedziawszy, dzisiaj jestem jedynie na chipsach. Jakoś nie jadłem nic zbytnio. Przykra sprawa. Second tank. Dwóch healerów. Jeden. Dobra, dwóch healerów. Trzech healerów. What the fuck? Gold, kochani. This is gold.
Cygnik rakietkami, bum 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 bum, na oślep. Ale im teraz robię im plecy. Dobra, kapnęli się. Jest tu żyćko, nie? Tak. A, lifesaver. Ciekawe, w sumie na tą mapkę może nawet. No, skończy się ammo. Ja nie zdążyłem. Nie zdążyłem na chwilkę. Ajajajajajajaj, nie było dobrze, nie było dobrze. W górcze, mogę zrobić tak, że ja sobie wejdę tu. Tak i tak. Zobaczymy. Ciom. Ach, co, zmienili? Oczywiście, że nie. Trzech healerów nadal. Nie, ja pierdzie. Mogę być czwartym healerem. Boże, bambiki. No, a pewnie się tak dzieje, że nam podchodzą aż do respa. Trzech healerów, a żaden mnie nie siluje. Dobra, mogę go zostawić. Dobra, zmienili na bastiona. Nareszcie będziemy mieli jakiś damage, tak myślę. Fajnie by było. Chociaż ja te cuda nic nie robią. Chociaż 1000. Myślałem, że będę miał mniej. Zdecydowanie mniej. Nie myślę. Let's go. I witaj. Dobra, nie spodziewałem się tego, że mnie zjadą tak szybciej, tak szybko tam, okej? Okay. Not gonna lie. Myślałem, że będę miał więcej tego hapsa. Trochę tam head 3 jej wszedł, ale... Ona mnie goni, prawda? Jakoś. Chyba, tak myślę. Ale zakręciła to brońką. No, daj, wytrzymaj. Ej, zabiłem ją tak. Zbejtowana. O to chodziło, tak miało być. To było pro gaming, tak? Aha, to jest ten lifesaver cały, tak? Co... życiodawca. Który tworzy te kwiatki. Gdzie oni są? Ale żeś tego ulta rzucił, mordo? Zajebiście. A to patrzcie na ten bambinizm. Nikogo, let's go. Tak miało być. 200 IQ ult. Nie zabiłem nim nikogo. Na Iliosie, divom. Kurde mole. To się szanuje. Bambik Gaming. No, jeszcze troszeczkę, dobra, mamy go. Ajajajajaj. No, i doszliśmy do momentu, w którym... Ale mnie porobił, hop. Jakiś teamfight. W którym mam dużo rzeczy do ogrania, a nie robię nic. I gram jedno i to samo. Bo sprawia mi to przyjemność, granie w te gry. Ale Call of Cura miałem gdzieś też pograć jakoś tak. Miał być dzisiaj miszmasz różności, a zapewne będzie Overwatch, Tetris i DRG. Jak zawsze, kurczę, i strasznie duża różnorodność u mnie na streamkach. Mam zrobić testy. To jedno i to samo. Amnezję mam do skończenia. Tylko, że jest taki problem z amnezją, że amnezję fajnie byłoby pograć, jak już jest ciemno za oknem, tak? Bo nie ma sensu grać horror gierki, kiedy jest jasno. Nie jest to wtedy straszne ani nic. Znaczy na tych streamkach to i tak to nie jest straszne, to się śmiemy bardziej, obserwujemy krzesła. Top 10 krzesł w grach. Kościak! No, dla bezrobotnych, zobacz. Streamek już trwa pół godzinki, tak? Czyli zaczęło się o 14:30. Yo! Więc kurczę. Dla specjalnych tych to jest.
ludzi. No 14 to już jest dla bezrobotnych. Ej, chodź tu. Chodź tu. No mnie porobił. W ogóle what the fuck ta umiejętność. O Jezu, aż mi się... Ale mnie zbejtował teraz. No Kosiak, a ty co? Już po robocie jesteś? Czy w ogóle nie byłeś? Się opierdzielasz pan. W takim wypadku, jak tutaj pan jest. Normalnie ludzie robią na dwie zmiany, tak? I wstają o 6, przychodzą o 10 do domu. A nie. Nie, nie, no żartuję oczywiście, tak? Yo, szanujmy się. Dusza, historia, ojoj. Ja mam czas. Zobaczymy, może w VR-czacie opowiesz, kto wie. Widziałem, że wczoraj grałeś Dark Soulsy. Robiłeś streamka z Dark Soulsów. Ej, frakcyjne godziny pracy są zajebiste. O Jezu. Ty masz siłę, żeby po 6 rano, po wstaniu, po pójściu do pracy, iść jeszcze na siłownię? Bro. Ja to bym umarlak, jakbym miał o 6 godzinie wstawać. O Boże, wszyscy tutaj są. Nie, żebym się wypił. Ty, zabiłem go. Dobra. To nie było taki bambinizm do końca, jak go zabiłem. Nie no, szanujmy się. Jak można wstawać o 6 rano? Są rzeczy, które jako ludzkość potrafimy robić i są rzeczy, których nie da się. Illustrator, o Jezu, grafika wektorowa. Ojej. Ej, to ty masz cały dzień zajęty. Narzekanko. Jo, zabiłem go. Nie zabiłem. A, czyli jak zwykle. Zależy z czym, tak mówisz. Co z... No ja nigdy nie potrafiłem wstawać na 6 godzinę. Ni hu hu. Jak ja tylko mogłem, jeśli chodzi o jakieś tam pierwsze zmiany, to na godzinę 9, tak? Wcześniej... Szanujemy się. Na 6 byś już... No tak, zgadza się. Czyli wstawanie o 5. Yo. Jak można wstawać o 5 rano? Chłop w stanie o 7 jest ledwo żywy. A co dopiero o 5? No tak, dobra, no free biuro jest okej, tak? Znaczy zależy. Też. Jeśli wiesz wszystko, jak masz co robić, to jest okej, tak? Wiesz. Masz ogarniętą pracę w małym paluszku, nic ciebie nie zaskoczy w biurze i tak dalej. Wtedy jest okej. Ale gorzej jak, kurczę, ci przyjdzie jakiś klient i przez... Nie masz pojęcia, co masz robić. Ale jeszcze zaczyna pracę dopiero za parę godzin. Ile Orisa. No, już ze żartu. A, no to Boże, bez klientów to elegancko. Kurde, ja też tak robiłem, że przychodziłem do pracy i dopiero druga osoba przychodziła po 3 godzinach, 4 godzinach. Tylko, że ja pracowałem z klientami i to było czasami, nie było takie przyjemne. Czasami nic nie było do roboty, to się fajnie siedziało na kompie przez 4 godziny i elo. Ale kurde. Czasami tak wywaliło, że człowiek wymyślał, że się zestro.
Boże, co się tak zrobiła na tą Tiwę. Ej. Ej, czemu jako moderator masz reklamę? Yo! Powiedz kiedy. Ej, ja mam nadzieję, że mi na tym reklama się nie pojawi. Na VOD. Nintendo Switch! Zajebiście. Mario! Ja mogę to zepsuć, to opłaca mi się to psuć. Ej, no właśnie, kurczę, nie wiedziałem, że jako moderator też masz reklamy. Zbambiniłem. Myślałem, że nie masz. Nie wiem, będę musiał zobaczyć, czy jest jakaś opcja do tego. Znaczy widziałem, że było grane na Discordzie DS. Widziałem. Dużo osób tam siedziało u ciebie. Więcej niż u mnie na Twitchu. Tylko najlepsze jest to, że pełno osób tam było i kurczę, pełno osób grało w coś innego. Jeden w Minecrafta, drugi sobie coś tam przerabiał. Gicio. Co ja chciałem powiedzieć przed twoją reklamą? Cię zapomniałem. A. Kurczę, Excele, co? To fajna praca. Sobie siedzisz w Excelkach, sobie wpisujesz jakieś tam pierdołki. Wiesz, co masz robić mniej więcej. Kule, by mi to odpowiadało. Albo dostaję coś i masz ten plik tych jakiś dokumentów i weź to przepisz do Excela. Albo do, nie wiem, kurczę, w PDF-a. Więc zajebiście, kurczę, let's go. Ja bym mógł siedzieć sobie wpisywać. Taka praca korpuszyra by mi odpowiadała. Bo wszystkie prace, które miałem na razie, była z klientami. Ojoj. Ale to i tak jest lepsze niż praca z klientem według mnie. Droga wygrana, co się dzieje w tym życiu? Młodszy technolog, moment. Ojoj. Kurde, da się pójść na technologa z buta? Zawsze mnie to interesowało, Boże. Mnie to właśnie nerwia, kurczę. Widzisz te ogłoszenia, że na młodszego kogoś tam. A i tak musi mieć kuźwa 3 lata doświadczenia. Skąd ja mam wziąć kuźwa doświadczenie naszego po technikum na technologa? Będąc informatykiem. Znikąd. Albo do sprawdzenia jakości, kurczę. Czy są w ogóle jakieś te, nie wiem, technikum kuźwa dotyczące sprawdzania jakości? Nie ma. Skąd ja mam wziąć na to doświadczenie? Yo. Bez sensu. No to pofarciło im się. Znaczy, tobie się pofarciło. Chociaż... Dobra, ja pracowałem na świetlarni i też mnie wzięli bez niczego. Nie, po prostu jako, że się interesowałem grafiką, tak? Inaczej, widziałem to cmyk i pantony i to wystarczyło. Wiesz, co to jest PDF? Wiesz, Corel, okej. Okay. Corel, Photoshopy, okej. Atak. Defensywna. Kurde, wcale mi tą fajnie poszło. Sobie wezmę ją.
Ja bym sobie fajnie popracował gdzieś, ale tak elegancko, tak bez stresu, kurczę, przychodzi z uśmiechem na twarzy do tej pracy i elo. No nie, no muszą być jakieś takie, muszą być. Tak, wymagane praca pod stresem, kuźwa, zajebiście. Daj spokój. No i od razu, kurde. Januszek. Czyli jest zapierdziel. Bo żydzą na pracownikach. To co dwóch pracowników powinno zrobić, to robi jeden. I masz pracę pod stresem. Kto kurde potrafi pracować pod stresem? Nikt nie potrafi pracować pod stresem. Bo pracujesz rok, a później idziesz, kurczę, do psychologa. Takie masz praca pod stresem. Kule, pamiętam pierwszą rozmowę kwalifikacyjną też. Czy radzi sobie pan pod stresem? A mi się kurczę go załamywał od stresu. Oczywiście, że tak. W końcu tu jestem, kurde, czyli sobie radzę, tak? Jeśli doszło do takiego momentu, że się u nich pojawiłem, to znaczy, że już sobie radzę ze stresem. Ten co tam, kurczę, wysyła wszystkich w kosmos. Ajajajajaj, praca. Dobra, chyba zbombiniłem to teraz. Nie, chociaż nie. Nie ma nikogo. Okej. Ej, ktoś tam to robi. Ty, Tracer. Proszę, nie rób tak. Daj odpocząć. Elegancko. A, i co, Kusiak? Masz jakieś te plany na sobotę? Czy nie? W ogóle... Tak. Ojoj, studia. Ojoj, faktycznie... Masz jeszcze? Myślałem, że już końcówkę mają ludzie. Nie ma już tych? Ostatnie tamte, rzuty? No bo każdy mówi, że musi tylko jeszcze coś tam zrobić i już ma wolne. What the fuck? Nie ma tak? Ale fajne schodki. Jak Ukraina, takie kolory. I ciuły nogi połamane. Damage diff... Ajajajaj. I w ogóle, jak tam po sobocie, dobrze? Czy się tak strułeś trochę? Zdążę. Jakieś dziwne te gidy było. O której ty poszedłeś? W ogóle... Która to była? Nie, to nie była trzecia. Czwarta może? Pamiętam, że się z tobą żegnałem. To jeszcze pamiętam. Nie no, nie było tak źle. Znaczy, następnego dnia było gorzej, no ale... Ciumu. Kule, co za dobrze mi idzie. Ja pierdzielę, what the fuck. 23 czerwca. Co jest 23 czerwca? Jeszcze troszeczkę. Prepare to attack. Select your hero.
koniec roku. Yo. I 3 miesiące wolnego. Yo. Let's go. Czerwca. Jak dobrze nie mieć studiów. I'm doing my job, other can't. This is whole Elo is like this. Doctor reported. Nie znasz go teamu, na szczęście. Yeah, zero kills, I'm healing. What the fuck? Perhaps in the hands of an amateur. Activating the barrier. Speedrun. Okay. Your mail not heal. Do DPS. Yes, tam się kłócą na tym czacie. 4, 3, 2, 1. Such a pain in butt. O Jezu. Proszę tak nie pisać. Nie chcecie mieć bólu tam. Raczej o niczym dobrym nie świadczy. Aha. Dobra, w sumie mam tylko 30 sekund reklamu z 3DS-em. Co? O co to by trochę? Dobra, w sumie mam tylko 30 sekund reklamy z w 3DS z dźwiękiem. Reszta easy do zrobienia. Dlaczego ty masz reklamę 3DS-a? Aha, Boże! Freddy. Co to znaczy 3DS? Bo kurczę, ja mam trochę mieszane uczucie odnośnie tego. Czy to jest Max? Okej. Okay. Tak myślałem. Tylko, że wcześniej, mordeczko. Wiem, co to jest 3D Max. Tylko wcześniej mówiłeś o tej, o Switchu, tak? Że dzisiaj pojawiła reklama Switcha i teraz napisałeś, że jest tylko reklamy w 3DS-ie z dźwiękiem i tak pomyślałem. Co? Nintendo 3DS? A czego ty robisz reklamę Nintendo 3DS? Że to już jest stare. What the fuck? Kosiak, to do tych Boże, teraz bambiniłem. Moje procesy myślowe nie poszły za... Nie wiem, może jakiś projekt sobie mogliście wybrać, a... Akurat wybrałeś, że kurczę zrobisz reklamę Nintendo. Mhm, i Nintendo by ciebie pozwało na 20 milionów. Dobry deal. Obrona. Pójdę w coś łatwego. Praca matki nigdy się nie kończy. Good luck, have fun, thanks you too. GL. Gdzie jest ten klawisz pieszony? Have fun i serdusz. Kuźwa. Rymazować jakiś syf. Ojoj. Czyli potrafisz ładną pracę kamery robić najprawdopodobniej. Gdzie jest ten chilek? No chyba tam kiedyś był. Tutaj jest. Te wyścigi, te wybuchy muszą być. Chociaż kurczę, patrzę na to, jak poziom rośnie, to... No i właśnie robisz takie reklamy,
jak robią w telewizji dotyczące leków, że ojej, ale mnie tu boli. Też mnie tutaj bolało jeszcze tydzień temu, ale wzięłam i po bólu ani śladu. O, niesamowite. Też chyba wezmę. Nie, też na pewno wezmę. Później za tydzień. Widzisz? Po bólu ani śladu. Czuję się jak młoda narodzona. Tak. Ale nie mogą powiedzieć, że to jest numer jeden leku, ponieważ jest to suplement diety, a nie lek. Ciul, ej, ale nas zrobiła. Więc nawet nie ma tego, że tam przed... Żeby się skontaktować z lekarzem lub farmaceutą, bo kurde... Oczywiście z naszego teamu wyszedł. Suplement diety tego nie potrzebuje. Trzymaj się, mordo, let's go. Ale biją, ała. Ubili. Chociaż tak najlepsze reklamy to są kurde gier. Takie jak ktoś grał w gry. Reklama. Tak, wciągająca rozrywka, no manio, on tam aż jest. Yo! Albo VR-y, kurczę, jak reklamują. To są najlepsze reklamy. Kuźwa, taka jakość, taki ten. Normalnie jakbym tam był. A w rzeczywistości płacisz kuźwa 3000, 10 tysięcy złotych na full body tracking, żeby sobie poleżeć w łóżeczku. Let's go. Nie zdążyła. Elo. W czterech ich robimy. Hello. Tak, nóżką potuptać, kurczę. To jest najlepsze. A tu taka niesamowita rozrywka, kurczę. Tak możesz. Wszystko. Jeden do jednego. A pewnie przychodzi co do czego i na VR-kach masz dwie gry. Beat Saber i VR-chat. Reszta to jest jakiś taki syf, którego się na nie opłaca instalować. No nie, no dobra, tutaj generalizuję troszeczkę, bo jest jeszcze parę dobrych gier, tak? Na przykład Pavlov, Blade and Sorcerer. I to by było tyle. No, zaś mnie zrobiła tak. Boże, się zapominam, że to teraz zabija, jak ona wezwie tego mecha, a nie jak dopiero to przyleci. A, super, mamy dwóch. Eł. Ja nie wiem, czy się liczy jako przeglana, czy nie? Teraz? O, jeden. Zostałem ja sam. Super. Leave, please, it's not ban. Pobawimy się z nimi na czacie. It won't give ban, please leave. You don't go to get a ban. Leave, please. We don't have time for this, just leave. Dobra, chciałem napisać coś złego. Five, four, three, two, one.
bro. Yeah, it's good. Dobra, nie będziemy ich nerwiać. I to jest przegrana, czy to nie jest tylko przegrana? Boże, nie wiem, jak ja mam to wpisywać. No to kurde, niby... Wyszli wszyscy. To nie jest moja wina, ja zostałem jako ostatni. Nie wpisuję tego jako przegraną. Dobra, ile ja... A wcześniej to by już dawno nie dołączyło. Wach, fara. Play nice, play z fara. Obrona, zaś najpieprzony wagonik, nienawidzę go. Zbyt długo trwa ta misja. Ja bym sobie... Kurde, mola. Diva. Lubię grać divą. Coś chciałem powiedzieć. Aha, ile ja już gram w Overwatcha? Godzinkę. Dobra, byłoby trzeba po tej rundzie zrobić zmianę jakąś. Dzisiaj będzie miszmasz różności. Jak myślę. Troszeczkę, przynajmniej dopóki pana Avexa nie ma. Pan Avex przychodzi o której? 17? Maybe? Mamy godzinę 15:30, więc kurde mole. Troszeczkę jeszcze. Du-dum-dum. Ale to jak to jest? On ma tyle roboty, pan kosiak, a jeszcze nawet znajduje czas, żeby pograć do Dark Soulsy. To jest coś niesamowitego, to jest coś magicznego. Tak trzeba żyć. Dobra, zdążyłem tutaj wyjechać. Ale się wpieprzył. Człowiek tutaj ledwo wstanie, kurczę, z łóżka już na niej czasu nie ma, a tutaj wszystko porobi, jeszcze na siłownię pójdzie. I ma na wszystko jeszcze czas. A? A tu człowiek nawet nie ma kiedy zjeść obiadu. No, bo my mamy tego live servera. Jezuniu, zjadłem te chrupki samego rana. Na śniadanie chrupki. Brzmi nieźle. Nie wezwałem mecha. I teraz jakąś gagę dostałem. Najgorzej, Boże kochany. Nie powinienem mieć pikantnych rzeczy, ale lubię pikantne rzeczy, jakoś tak mi... Nie, Jezus, diva, spokojnie. Obejrzymy sobie jakiś film, tylko kurczę, nie mam czasu na oglądanie filmów, a raczej mi się nie chce. Jak ja mam siedzieć godzinę przy jednym filmie, to aż mi się odechciało. Jak ja mam siedzieć 20 minut przy jednym anime, to mi się już nie chce, a to dopiero godzinę. Ale chciałbym sobie obejrzeć... Bajonetem. Film z bajonety, znaczy film, no animację, film animowany z bajonetki. Podobność średni. Diva, we need you in the front. Yeah, I know. Sorry. Anzo, can you go Winston, please? Podobność średni, ale lubię bajonetę, więc... Przeszliśmy całą bajonetę na streamku, tak? Swego czasu, więc... To chyba jedyna gra, którą przeszedłem na streamie. Reszta to są gry, które nie mają zakończenia. Skąd oni to wiedzą, że ja tu jestem? Dobra, let's go, robimy to.
No jestem tu. Nie bójcie się. I właśnie, pogram w coś, co ma fabułę, początek i koniec. I dawno nie grałem w Monster Huntera też. Na przykład takie Dark Soulsy. Tylko, że Dark Soulsy mają jeden wielki problem. Są drogie. Tak samo Elden Ring. W sumie pograłbym nawet Elden Ringa. Nie mówię, że nie. Nawet bym pograł Dark Soulsy. Trochę one kosztują i to jest najgorsze. Ale to są dobre gry. Mam Undertale'a. Tylko, że Undertale'a się boję. I to nawet bardzo. Fajnie byłoby zrobić Undertale, byłaby kostka dostępna. God damn it. Serio? Jezu. Dobra, ta diva to jest bambik, to ostry. Co, jeden na jednego? No i się Bastion do pieprza. Nasza? Nie, od niej. Aha, zabiłem. No gdzie mi to skakuje? Haha, zabiłem go. Nie wiem, czy to walnie. Dobra, zabiłem. Elegancko. Kill. Co jest grane? Seria 5 zabójstw? Pentakill. Prawie. A może w LoL'a pogramy, co? Ojej. Nie, nie będę toksikiem. Chociaż moja Firefox Ari. Ten jak się przeteleportował. Co za koleś. Dobra. Za dużo ich tu. Aha, ja jestem niby tankiem, tak? Fajnie by było, żebym był tym tankiem. Papa, dup. Nie wiem się kompletnie gdzie schować. No. W ogóle boję się sprawdzać te staty. Ojoj, te statystyki bolą. Czy mamy drugiego tanka? Oczywiście, że nie. Jest to obrona. Po co nam drugi tank? Mamy jednego tanka, którego nawet nie chcą leczyć. Ała. Jezu, ale mi hub spada. A nie zdążyłem, shit. What the fuck? Coś mnie przyciągnęło tam. No, też go przyciągnął. Ale dobra, nie żyje chociaż tyle dobrego. Mogę zmienić postać, ja jestem tankiem, co? Dobra. Jedziemy coś OP, coś co jest zbyt OP wręcz, żeby grać w tą grę. Coś co nie jest fajne, ponieważ jest to postać z Rosji, czyli to nie jest zbyt fajne. No ale jest dobra, teraz ma te dwie tarcze jeszcze, więc... Ojojojojojo, a co wam się tutaj stanęło? Kurde mol. Czemu ona miała taką szeroką tą tarczę? No co tam chodziło? Życiodawca daje tą tarczę jej szeroką? O? Nie wiem. Nie, także dały tą tarczę bezsensownie. Ha,
musi... Ajajaj, nie zdążyłem kliknąć. Mamy dwóch... Czy ta za nim Moira, to nie powinien zrobić niezły heal. Oni nie robią. Plum 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 plum, trzymaj się. O Boże, zły klawisz. No. Dobra, zdążyło mi się to zregenerować. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No kiń! Skąd on ma tyle hapsa? Czy my tu daliśmy radę? Jest dwa? Dwa, tak, tylko dwa. Ej, dobra, daliśmy radę to przyciągnąć, jest dobrze. Zbambinili oni. Co prawda my też. No ale... Nie, jest to trzy. A tak! Poszedł kuźwa tym, tylko chwilka. Zobaczmy co oni, czy ktoś na przykład weźmie tanka? Wzięli tanka, elegancko, czyli ja mogę wziąć DPS-a w takim wypadku, tak dobrze, jak dobrze kalkuluję. Wezmę Soldiera. Myślę, że Soldier jest najbardziej idioto-odporną postacią, jeśli chodzi o DPS-y. Chociaż może Mei? To już jest idioto-odpornych postaci. Uwaga. Sorki. Reaper. Reaper mnie lubię grać. Ashka jest skillowa. Bastion. McCree, Farah jest skillowa. Genji też, Hanzo też. Tej nie ogarniam. Torbjorn, Widowmaker, oh. Junkrat. Ej, Junkrat byłby dobry w sumie. W sumie jest to atak. Zobaczymy czy mają tarczę, jak mają tarczę wezmę Junkrata. Boże kochany, dobrze, że oni są podświetleni tym paskiem życia na czerwono, bo bym nie wiedział gdzie mam strzelać. Jestem zbyt ślepy na to. W ogóle, tak wracając jeszcze do tematów projektów. Myślałem o hand trackingu do VTuberkowania. I kurde mole. Jest fajny hand tracking z kamerki. Tylko, że kosztuje 2 dolary miesięcznie. Plus zabiera 20% CPU. Ale działa całkiem nieźle. I tu jest problem. Bo mi się to nie opyla. Ale Leap Motion by musiał kupić. Kiedyś, w przyszłości, może, zobaczymy. Tylko jest taki problem, że Leap Motion kosztuje używane oczywiście z 500 zł, 600. Trochę duże na to, żeby mieć rączki. Szczególnie, że to jest stara technologia też. Ale jest coś takiego jak jakby rozwinięcie Leap Motion. I kosztuje to... Kurczę, 1500 chyba. To mi się kompletnie nie opłaca. Ale na początku potrzebuję mieć tego iPhone'a pieprzonego, żeby mieć ARKit, czyli 52 blend shape'y. To będzie dobre. To będzie właśnie tak jak ma być. Wtedy będę mógł się bawić z upgrade'em mimiki mego awatara. Na razie jest to zrobione, niby są te 52 blend shape'y, ale niestety nie korzysta moje oprogramowanie z tego wszystkiego. Bo nie jest to depth based, only camera based. Więc jest to do dupy. No ale. O Jezu, nie trafiłem.
No dobra, dzięki. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Już. Kule, chciałbym mieć VR-ki fajne. A niestety to kosztuje. I to jest najgorsze. Ciul! Wszystkich pozabijał. Siemandyru! Jak tam? A nawet. Nie mówię, że nie. Nawet dobrze. A jak tam u ciebie, mordeczko? Wszystko... Jezu, nie potrafię się wypowiedzieć, jak myślę. Wszystko okej? Okay? Wszyscy zdrowi? Granie DPS-em jest ciężkie, mówię, nie? Jak się gra healerem albo tankiem, to jest łatwiejsze, ale DPS-u trzeba się w miarę jeszcze skoncentrować. Nie wolno tak bambinić. Jest git, ej, to znakomicie, jak jest git. Jak jest esiunia, to jest najlepiej. W sumie maj, zaraz czerwiec. A czerwiec to koniec roku. I wakacje, let's go. Kurczę, mam nadzieję, że wakacje będę miał wolne. Chyba, że znajdę jak coś fajnego. Wtedy bym sobie mógł postreamować elegancko wakacje, tak. Dłużej, od rana, tak? Bo teraz na przykład rano nie mam co streamować, bo nikogo nie ma. A czasami mam taką ochotę, kurczę. O 10:00. Na przykład. Porany dla bezrobotnych streamy. Bum, 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 wygranko. Elegancko, let's go. Ty, dzisiaj ma same wygranka. Ja pierdziel, co jest grane? Halo. Dlaczego takie? Dokładnie tak, dokładnie. To był idealny właśnie teraz dźwięk. Dwunasta wygranka. Dobra, powoli. Spadnę? Muszę spaść. Aż o dwie dywizje w dół. Tak, 5 to jest gorzej niż 3, prawda? W Overwatchu. Tak, 5 dywizja tych umiejętności, tak, 5 do pierwszej. Boże, spadłem 2 dywizje w dół. Shit. Ciekawe dlaczego, nie? Też się zastanawiam. Dobra, jeszcze jedna ostatnia z Overwatcha. Wow. O, jeszcze oaza. Elegancko. Lubię tę mapę. Lubię tę mapę, ponieważ jest to przejmowanie punktu. Więc nie trwa to aż tak bardzo długo jak inne tryby gier. Mamy dwóch healerów i to jest mała mapa. With the Tracer jest fajna. To jest taka tombojowa, prawda? It's time to save the world. I'm Lil Tracer. Nerf Bastion. A to jest Emily, jak dobrze pamiętam. I to jest dziewczyna od Tracer. Partnerka od Tracer. Bo wiecie, jak to jest Blizzard, nie? Blizzard przeszedł na tą stronę. I że nawet Overwatchu muszą... Gay to jest Soldier. Soldier 64. To jest gay. I to jest tak, ale to jest tak na siłę zrobione, tak? Jak jeszcze tą Tracer rozumie z Emily? Ponieważ Emily się wydaje taka bardziej kobieca, Tracer taka chłopczyca to jest. Więc tutaj nie ma problemu z tym, tak? Okej, okay, natomiast
Soldier to jest zrobione już tak na siłę. Po prostu po latach im się wspomniało, że powinniśmy być bardziej kolorowi. Zróbmy z niego. Znaczy, wiesz, w sumie z drugiej strony jest to wojskowy, tak? Więc ma to też trochę sensu chyba. Jak mu kręcili wora, to później tak jest. Ja powiem, że Tracer powinien być koło nich. Question marki? Dużej ilości question marków naraz. Oła. Wezmę May. Ja się nie znam, ja nie byłem w wojsku, to ja nie wiem. O co chodzi? Ja tu nowa, o co chodzi? ale weszło. Kurde, mol, nie ma jak nawet jak do nich podejść. Miałem się zamrozić. O, dzięki, Mercy. Ale ready, Mercy. No traf. Dobra, spokojnie, bez nerwów. May. Hanzo nie chce Hanza, może tak Widow, co? Jedna rundka, Widow jeszcze nikomu nie zaszkodziło. 700 damage'a tylko, ja pierdzielę, ale bambiki. Aha, oni mają tarczę tutaj, więc nawet nie mogę przez to strzelać. Mamo. Wiem, ja tam powinienem teraz na szybkiego dejść. Nie udało się. Symetria? Questiony? W ogóle, był teraz w poprzednim tygodniu wyścig w Miami z formuły pierwszej. Ciekawe, czy ktoś z was oglądał. Zapewne nikt. Ale był słodki. Był ok. Dużo ludzi niby narzekało, że były nudy, ale to nie jest prawda. Nie było nudów, według mnie. Może na początku w stawce się tam jakoś mega ultra nie działo, chociaż i tak było ciekawe, czy Sergio Perez to ogarnie, co raczej nie miało sensu. Ponieważ co to Maxiu robi, to Maxiu robi. Ale w midfieldzie było spoko. Tak samo Alonso, to było ciekawe, czy dowiezie. Idź pan, ała, zabił, wziął i zabił. W ogóle to jest ciekawe, że się zainteresowałem motorsportem, formułą. Kurde mole. Czy ja to zepsułem? Czy miałem przeteleportować? Zły klawisz boli przez całe życie. Dobra, postawcie mi tam. Ciu. Piu. I cień z nas robić jedyno oślep. Piu. O Boże, nic nam tu nie wychodzi w tej rundzie. Ja mam taki bambików jak ja, to ja się nie dziwię, że tu nic nie wychodzi. Ła, bolało. Moira, łaska, Moira, zbiórka. Gramy z ruskimi, no to ja już wiem, dlaczego mi nic nie wychodzi. A nie, w ogóle zobacz te saty u nas, kurczę. Oni mają po 4000, mamy po 1000. Szanujemy się. Ciul dostał. Przynajmniej tyle dobrego. Tu se lata Fara, tu ten. Diva, łaska, diva. Hękaś tam se po niebie łazi. Obszalony. W sumie mogę ja tak to ogarnąć. Jak oni wyjdą tutaj, to raczej powinno się stać, znając ich. Czy oni mają też tą symetrię?
by the way? Jak troszeczkę wyglądały, jakby mieli. Bum. Zdzidy. Zlancy. Ciu, jednym ciosem zabił mi dwie wieżyczki. Czy ma to sens? Nie. Dobra. 4, 3, 2, 1. Let's go, przegrywanko. Już mówiłem, że miałem dzisiaj dobrą passę. Heslim. To 14. Dobra, to ten win ratio jeszcze nie jest taki zły, nie jest tragiczny. Bywało gorzej. Karnety bojowe. Coś za darmo mi daliście? Chyba powinniście mi dać, tak, daliście. Daliście mi skórkę do pana Bastiona. Nieskończony anihilator. O. To jest fajne akurat. Poza. Wygląda git. Grałem w jakiegoś shooter mapa. Czy shoota map? Tak, shoota mapa. Co no ma za gamepad? No ma 4 przyciski, czy ile? Nie, ona ma ten duży na środku, to jest... GameCube'a? GameCube miał takie pady? Czemu mi nie działa przeglądarka, halo? Tak. To jest jakiś zmodyfikowany pad od GameCube'a, tak? Ponieważ GameCube miał taki ten duży klawisz. Tym napierdzisz, tym nawalasz, tak? Już to się nie liczy. Ten klawisz służy do napierdzielania. Ej, tak szybko jakiś projekcik zrobiłeś, what the fuck? Co to za reklama? To chyba faktycznie jest poziom polskich reklam, jak w pół godziny robisz ten. Jak w pół godzinki robisz projekty reklam, to później się nie dziwię, że nasze polskie reklamy wyglądają, jak wyglądają. Rebrand, czyli po prostu wziąłeś jakieś logo? Czyli, no, aha, dobra, Rebrand loga w Illustratorze, czyli wziąłeś logo, które ma kształt 3D, czy tam jakieś gradienty i tak dalej, i po prostu to spłaszczyłeś. Zrobiłeś to tylko dwukolorowe, albo nawet jednokolorowe. I elo. Minimalistyczne logo, let's go. Tak teraz wszędzie robią, tak? Kiedy się musieli napracować z tymi logami? Tu jakieś przejścia, tu jakieś kolory, tu jakieś ten, kurczę, gradienty. Takie, siakie, owakie, a teraz... było wszystko płaskie. Jak najbardziej minimalistyczne. Dobra. To był elegancki segment z Overwatcha. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj byli. Godzinka Overwatcha wystarczy raczej. A, nawet 1,5 godzinki. Cięcie.